Dzień dobry, witam Tontaos i zapraszam na Let's Level Final Fantasy Aldebrevest. Tak więc, gdzie skończyliśmy ostatnio? Tutaj, na 68 poziomie. A cóż tutaj było takiego okropnego, że nie mogłem się przebić dalej? Ściana. Ale mamy dzisiaj mały bonus. Mam nadzieję, że to mi pomoże się przebić przez nią. Obrażenia ładnie weszły. I zostało nam dokończyć sprawę. Doskonale. 4180 punktów doświadczenia i właśnie dobiłem 69 poziom. Gorgon Blade plus 4 do ataku dla mistycznych rycerzy. I mamy tutaj bossa. Wątpię, czy go pokonam, ale spróbować można. To nie wygląda na bossa. Tak więc zobaczmy, co mam do dyspozycji. Widzę trzech magusów i jednego sage'a. Tancerka też jest jedna. To powinno ogólnie wystarczyć. No niestety mój sage cypinął. Został mi już tylko jeden magus. Ale udało się. Myślę, że oczekuje mnie tu boss. Ponad 2000 punktów doświadczenia. Uzbrojony przeciwnik. Stwór, czy jakby to najlepiej przetłumaczyć. Jest jeden sage, jest jeden magus. I jest czarodziejka świętości. Oraz dwóch samurajów. Niech będzie. No niestety magus zginął. I mój sage zginął. Tak blisko wygranej, a jednak się nie udało. Ale myślę, że jest to jak najbardziej do wygrania. Potrzebuję tylko lepszy zestaw postaci. Nie widzę tutaj żadnego sage'a, mam tylko ciebie i ciebie. Co rzucacie, Holly? A poza wami jest paru czarnych magów tutaj. No, możemy spróbować.
Jest Magus. Nie widziałem go przedtem. Wikingów też mogę włączyć do walki. I tak właśnie mój Magus zginął. Ale udało się. Kolejne 2000 punktów doświadczenia i teraz wasza kolej. Pojawił mi się jeden Sage. Dalej mam tą czarodziejkę. Jest jeden Magus. Wiking i samuraje. W porządku. Niestety ubił mojego Magusa. Tutaj był jeszcze jeden, w ogóle go nie widziałem. Tym razem wygląda dobrze. Ale udało się. I osiągnąłem 70 poziom. Cebulowy rycerz. Aż 4 ich dostałem. I mam tutaj jeszcze Sage'a. I tą czarodziejkę. Ale zobaczmy, co ten rycerz ma do zaoferowania. Ogromne obrażenie zadaje. Jest bardzo szybki. Berserkerzy. Tańcerka. I została już tylko jedna głowa. ...2070 punktów doświadczenia. Tyrannosaurus. Thanatos. Tak więc mamy 4 rycerzy cebuli. 2 Magusów. Tancerki są. Nie widzę żadnego Sage'a niestety. Ale to powinno wystarczyć. Są bardzo szybcy. ...2220 punktów doświadczenia i plus 20 do ataku trenerki.
I tutaj chyba będzie właściwy boss. A w międzyczasie... Blade Dance od tancerki. I mamy rycerza cebuli. Zdolność atak. Ten legendarny rycerz amator wygląda zdolnie, ale brakuje mu umiejętności. No, nie odniosłem takiego wrażenia. Jeszcze jedna postać mi brakuje. Tutaj będzie się raczej bardzo ładnie ekspiło. A właśnie, propos ekspienia, chciałem zobaczyć przeciwników. Siekiera. Lanca. Łuk. Lotkewka może dwie bronie dropnąć. Jedna będzie dla samuraja. Brakuje mi tu jeszcze przeciwnika. Ale wydaje mi się, że jeszcze ich spotkamy. Na obecną chwilę chciałbym zobaczyć, kto czeka na mnie tutaj. Zeromus! Mam Sage'a. My jesteśmy tymi... nienawiścią Zeromusa. My jesteśmy Zeromusem. My przejmujemy wszystko. Zobaczmy. Widzę dwóch celbulowych rycerzy. Jednego Sage'a, jedną czarodziejkę świętości. I zobaczmy. Samuraje jeszcze są, więc lecimy. Czerwoni magowie. Pełne skupienie. No, nie wygląda to na wygraną. Jeszcze zadaje za mało obrażeń. I zostało mi dwóch cebulowych. Atakuj! Tylko połowę mu nabiłem. Zabrakło mi odrobinę dobrych postaci.
ale też troszkę więcej siły uderzeniowej by się przydało, dlatego troszkę tutaj bym poekspił. Widzę dwóch cebulowych, Sage'a nie widzę. Więc użyję tutaj magów. Widzę, że czas ataku cebulowego maga za każdym razem się różni, bo zadaje on inną ilość ciosów. I 71 poziom. Widzę magusa. Drugiego. Tancerka się pojawiła. No a poza tym jest jeszcze Sage. I z jakiegoś powodu gra przycina. Ta zaczyna mocno przycinać z jakiegoś powodu. Niestety nie mogłem wystarczająco szybko reagować. W porządku, tym razem się nie udało. Spróbuję jeszcze raz, ale jak będzie tak przecinać, to zrobimy to jej cięcie. Widzę czterech cebulowych i znowu przycięło. Jest magus, jest Sage. Jest czarodziejka świętości, więc lecimy. No, naprawdę nieprzyjemnie przecina. ...1070 punktów doświadczenia. Doszedł mi jeden cebulowy do góry. Doświadczenia. Magus się pojawił do góry. I na dole jeden. Czarodziejka światła i pięciu cebulowych.
No, z jednym przeciwnikiem nie ma problemu. Dwóch takich kolejnych, jeden cebulowy więcej. Mamy Sage'a do góry. I tancerkę. Więc lecimy. No, niestety straciłem jednego. A to samuraj jest na dole. Doskonale. Poleciało troszkę punktów doświadczenia. Widzę trzech cebulowych, magus, tancerka, nawet 3-4 tancerki i dwóch magusów. Więc zrobimy coś takiego. Niestety jeden cebulowy zginął. I 72 poziom. Mamy tą formację. Pojawił się nowy cebulowy do góry. I tancerki tutaj mam dalej. Cebulowy do góry skinął. Nie wygląda to najlepiej. ...9999 obrażeń zadał. To było teraz niespodziewane. I zdobyłem łuk Yoshiego plus 15 do obrażeń dla łuczników. I mam tutaj więcej cebulowych, mam naprawdę dużo cebulowych. I jest nawet trzech Sage'ów. W porządku, to będzie ciekawa runda. Znowu tam poleciały maksymalne obrażenia, doskonale. Siekiera runiczna, plus 15 do obrażeń dla Wikinga i Berserkera. Ale obecnie się skupię i tak na cebulowych. I widzę też ponownie trzech Sage'ów.
2200 punktów doświadczenia. I mam armię mistycznych rycerzy. Zobaczmy. Zadał nawet ładne doświadczenie, ładne obrażenia. 2070 doświadczenia i 73 poziom dla mnie. Któż mi tutaj przyszedł z pomocą? Samuraj będzie użyteczny. A przy okazji zobaczymy, ile Wiking robi teraz obrażeń. 4000 coś. Poszło sprawnie. I lecimy dalej. Tutaj jest cebulowy nawet jeden. Czarodziejka. Lecimy. Więc te obrażenia cebulowego są bardzo losowe. Widziałem tam od 1000 do 9999. Jest tutaj dwóch cebulowych. Jest tutaj trzech sage'ów. I te czarodziejki światła. Jest trzeci cebulowy tu na dole. Asysta czerwonego maga, teraz asysta białego maga i po sprawie. 74 poziom. I pojawił się jeszcze jeden cebulowy. Widzę magusa, czarodziejki światła. Żadnych sage'ów niestety. Ale i tak to wystarczy. Doskonale. Jest nowy sage. Ten magus na dole mi tutaj został. I jest cebulowy więcej. Od nich zaczniemy.
jednego cebulowego mi ubili. ...1080 punktów doświadczenia. Jest czterech cebulowych znowu. Ten Sage tu się utrzymał. Ewentualnie Wikinga jeszcze podepnę do walki. Niestety zginął, ale jest kolejna wygrana. Jeszcze dobiłbym ten jeden poziom. Jest jeden, dwa, trzech cebulowych, dosyć rozrzuceni. Jest jeden Sage, jeden Magus. Na przykład chciałbym zobaczyć, ile dokładnie teraz robią trenerki obrażeń, bo miały bonus 5000. Całkiem ładne obrażenia. Włączyłby mnie teraz do walki. Magus. Ponad 1500 doświadczenia. I mamy w końcu Summonera. Jak podejrzewam, Summoner będzie też atakował wszystkich. Sage'a żadnego nie widzę, ale widzę 5. Cebulowych, 2 Magusów. A tu jest jeszcze drugi Summoner. Czarodziejka Światła, no bardzo silna drużyna. Zobaczmy najpierw, co on potrafi. Wzywa Bahamuta, który atakuje wszystkich maksymalną ilością obrażeń. Tak więc niepodważające argumenty ma. Niestety jeden summoner zginął. Teraz mam jednego summonera. Magusów paru tu widzę i trzech, czterech cebulowych. Tak więc leciałoby to w ten sposób. Było dużo, tylko ich nie dostrzegłem ogólnie. Summonera nie ma żadnego. Mam 3 Magusów i 4 cebulowych, ewentualnie tancerka.
Doskonale. I w tym momencie podziękowałbym wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos, over and out.